Śladem dawnych pól górniczych i sztolni wydobywczych udaliśmy się w rejon Pogórza Izerskiego, ściśle w pobliże miejscowości Radomice oraz pobliże Nielestna i Pilchowic w poszukiwaniu właśnie dawnych kopalni złota. Za chwilę będziemy pokazywali to obiekt. Znajdujemy się na obszarze między Radomicami a Kleczą. Jest to pierwszy cel naszej wizyty. Jest tutaj obszar górniczy, poszukiwawczy, wydobywczy złota. Od 1898 do 1908 górnik Myle przeszukał ten teren bardzo obficie między Radomicami, Kleczą, Nielestnem, Golejowem. Znalazł bardzo dużo obiektów, właściwie prawie że pionowych żył złota i eksploatowano je. Za nami jest pierwszy obiekt, kopalnia Wilhelm, za plecami operatora kolejna Cecylia. Za chwilę powiemy nieco więcej, bardzo ciekawy obszar górniczy, postaram się pokazać Wam jak najwięcej. Znajdujemy się na dole właśnie tutaj tego wyrobiska, gdzie szukamy złota. Wysokość tej ściany to około 4 do 5 metrów. Co możemy powiedzieć? No widzimy tutaj te struktury właśnie skał metamorficznych. W tym wypadku mamy tutaj do czynienia ze skałami kowymi. Widać, że one mają właśnie taką strukturę, tak? Czyli łupki, dlatego że mają naturę łupliwą. A więc ułożone są takimi cienkimi warstwami jedno na drugie. Często też łupki rozmaite używano jako pokrycie na dachów, wówczas kiedy nie było dachówek. Tutaj, z tego co się dowiedziałem właśnie, musiał być pewnego rodzaju taki komin, czyli ten pakiet skał schodził niżej. Nie było właśnie szybu, tylko raczej był taki komin, z którego drążono po prostu w tych łupkach, wydobywano tą rudę, tak? Tutaj były rozmaite minerały związane z siarczkami, z minerałami na bazie siarki i właśnie w tych wystąpieniach, w pobliżu tych siarczków występowało również złoto. Kiedy bliżej przyjrzymy się tutaj właśnie topografii tego terenu, widzimy, że z tej skarpy takiej, która oddziela właśnie ten szyb tam górny, czyli ten komin, schodzi na dół taka wąska rynna. Widzimy tą rynnę, jak ona dochodzi do tego niższego terasu. Może to świadczyć o tym, że mieliśmy tutaj do czynienia albo ze sztolnią, czyli od dołu na przykład do góry ku temu skłonowi właśnie dźwigał się chodnik i wchodził tutaj w górotwór. Teraz rośnie tutaj drzewo. Teoretycznie są tutaj takie dziury i można by było, jeżeli by tutaj rozkopać, można by było stwierdzić, że rzeczywiście była tutaj sztolnia. Ale wydaje mi się raczej, że tutaj jest splantowany teren pod tak zwaną taką rynnę upadową, a więc mogła być tutaj wykonana rynna, z której urobek po prostu zsypywano niżej i tam mogła się odbywać jakaś flotacja tego na przykład jakiejś tej rudy pod kątem tego, żeby z tej rudy wydobyć złoto. Żeby zlustrować kolejny obiekt, który najprawdopodobniej był szybem, musimy zjechać tam na linię, pewnie się zabezpieczyć. Teoretycznie można byłoby wejść tam bez liny, ale przy wyjściu byśmy się nieźle po prostu namęczyli, dlatego lina w takim wypadku będzie pomocna. Do zjazdu używam klasycznego węzła, znaczy tutaj do zamontowania stanowiska pod nazwą Poseł. A to był ósemka, że ma kształt liczby 8. Dobrze. Schodzimy do wyrobiska, do starej sztolni. Skała tutaj już jest mocno zwietrzała, z tego co widzę. Wilgoć pewna. I za chwilę będziemy patrzyli, czy w jakim stopniu ten wlot tej sztolni jest zaczepiony. Jesteśmy
na dnie korka kopalni Cecylia, najprawdopodobniej. Jeszcze niedawno była ona drożna. Są w internecie zdjęcia pana Bożenckiego Roberta, który pływał w niej pontonem. Niestety, jak widać, jest już zasypane jakby wejście. Tak, właśnie mamy do czynienia tutaj z zaczepowaniem. Była to jedna z większych tych kopalni właśnie złota. Na górze powiemy o koncentracji i zasobach. Szkoda, że nie jest dostępna. Ale i tak pewnie byłaby zalana, więc penetracja bez pontonu byłaby niemożliwa. Także po prostu jest to wyzwanie dla osób, które by może zechciały odkopać tutaj ten obiekt i właśnie odsłonić te kilkadziesiąt metrów właśnie kontynuacji i popływać sobie pod ziemią na pontonie. Czekamy na chętnych, jak coś pokopiemy. Jak coś po prostu przyjedziemy i zrobimy o tym materiał. Zatem prawdopodobnie jesteśmy w miejscu, gdzie kiedyś była kopalnia Cecylia. Tutaj mieliśmy, Przemek, dwie żyły, tak? Tak. O jak parametry mniej więcej tych żył, to jakie były? One były o długości około 120 metrów. Mhm. Same sztolnie były oczywiście znacznie dłuższe. Szacunkowe zasoby jeszcze na dzisiaj to jest z jednej żyły 129 kg, a drugiej 97 kg. Mhm. To są żyły... Tam było na bazie siarczków, tak? Tak jest. Siarczków, w których po prostu występowało właśnie te złoto. Ile to było w tych procentach? Jeszcze raz powtórz. Znaczy koncentracja to była około 17 i 12 gramów na tonę. Aha. Przy tych żyłach w kopalni Cecylia. Oczywiście. Cecylia, tak. To droga oczywiście i jak się obejrzymy z tyłu, jest nasypane potężne zbocze z urobku, więc ta Cecylia naprawdę płata. W tym miejscu właśnie znajdujemy się na stoku hałdy. Ona tutaj opada do tego stoku. Kopalnia Cecylia, ten właśnie urobek był tutaj składowany. Widzimy, że dosyć dużo jest tego materiału tutaj. Natomiast tutaj mamy wyrównanie, a tam też taki wżer w stok. Można powiedzieć za zwykłe fizyny, że to jest jakby jedna główna żyła i ona się ciągnie aż od Golejowa poprzez Klecze, Łupki, Radomice, Mielestę. Jest to lekkie półkole i na tym jest zlokalizowanych wiele kopalni, tak? Czyli powiedzmy w Kleczy kopalnia Wilhelm, w Radomicach Cecylia, przy której znajdujemy się kopalnia Augusta, na złączu Klecza Radomice, Golejów. Stolnia z wodą? To musi pan tak. Już, ale tego mojego silnika gdzieś nie fotografował. Nieee! Bo to po prostu będzie pani z lotu i skała, że nawet to pole nie wyjadę.